Ale już przepalony ładnie. So the oil is down and obviously it couldn't go better. Professional work. Wsadzimy sobie rączki do oleju. Majster, to bardzo dobra robota. Poranna kąpiel w oleju. Rączki czyściutkie. Żeby chuj nie odjebać, nie? Bo akurat z tym gwintem to jest tak, że pójdzie nie tak i potem ci będzie olej ciekł. Nie wiem, czy to po prostu się nie stało tak, że przypaliłeś tym korkiem. Kurwa, mam kumpla, który ma takie gwintowniki, tylko trzeba by do niego podjechać. Zresztą ten, co będzie mi S13 spawał. As you can see guys, the bumper is not in a well condition too, but unfortunately we can't take care about it right now, so probably I will do it after the event. Obviously, the easiest thing was not the easiest. When we were changing the oil, the thread in the oil pan was broken. We had to go for the repair tools, so the bolt goes back into its place. Oh, uratowane. Czyli klasycznie to, co miało zająć najmniej czasu, zajmie prawdopodobnie najwięcej. Niech pan dnia przed zachodem słońca. No tak, bo jeszcze dużo rzeczy do zrobienia. Wszystko ujebane w oleju, nie? Profesjonalna robota. To jest elegancka, czysta robota. Jeszcze trzydziechę musimy zrobić, nie? We trzydziechę jest tak, że jak wejdziesz, to ręce dotąd walone błotem, nie? Bo tam jest gnój taki pod tym samochodem, że... Masakra. Thankfully the situation with the thread was saved, the oil filter is changed, so the only thing left right now is to pour the oil to the engine and after that we can get to the work with the body kit. Fajna ta gała. To jest very short shifter. Ale lekko. Yep, so we took the car apart. Yeah, yeah. Panie kierowniku! Kurwa, jedziemy, nie? Na drift! Siema! Szef to umie mieć dobre wejście. Wjechał jak szefu z muzą Lexusem. Nie, zardi człowieku. Montujemy zaraz do Lexa. To jeszcze mi nerwy do Blucherta weź. No mi nerwy chętnie. Przygarną, nie powiem. To jest kółko. So this is the part that I've been talking about for the past 2 or 3 videos. And finally it will be taken care of it. So hopefully my bumper won't fall off when we'll be driving to the truck. Takie wzmocnionko zrobione, customowe. Everything is professional here. Starting from the oil change, with spilling the half of the oil to the ground. Wait a minute. With repairing the over fenders. I'm scared of what I will do with the steering wheel, since I haven't touched anything in a car for like a year or something like this. So probably when I will start unscrewing those bolts, they will all be broken. We need to fix not only the stuff that is broken in half, but also the mountings of the over fenders were broken. There was no way to mount the over fender to the chassis. Ale będzie kamber zaczekaj, tak się. Niski poziom baterii, zaraz pójdę się rozwój. 40. Ale nie mieści się. Ej, 4. 6. Nie. Nie, wiesz? Czekaj, zaraz. Ty noż.
Dwa na pozytywie. On ma pozytyw, człowieku. Przyłóż do tego. O kurwa. Tylko ta dyska też nie krzywa. To może na odwrót. Ale na płasko może. Tak? O tak, no. Ale tak to jeszcze prędzej jest wygięta niż... Dobra, niech będzie. Zero! Kozacki pomiar! Robi wrażenie ten camber! No, minus 6 tu masz! Ty, podłoga ci spada! Dowód na to, że ziemia nie jest płaska. O kurwa, rzeczywiście. I co, jest spadek? No kur... Ile? 6, no to... No to trzeba to obliczyć. To trzeba to... Czekaj, weź jeszcze tu przyłóż do tego, bo tamta dyska to była krzywa. Nie, czyli masz 0. 6, ile tu masz? 0. 0? Czyli masz 6 camberów. Czyli masz 6. No. Tylko przez to, że jest spadek, to... Kalkulacja pojebana. No to 12. Czyli tu jest? Czyli 6. Też 6? Możliwe, no. Te w drugą stronę są przechylone. Aha, aha. Zmierzymy wam camber, jak chcecie. Wysech lamines? To jest ten, lamines invisible. Wróbel. To jest Don Wróbel. Ej, nawet podobny trochę z twarzy jest Wróbel, nie? Do Muska. Do Dona. Nie, no czekaj, jeszcze mózg ma taką grzywkę, nie? To musiał... A ty jako masz dojeba? Teraz tak! Teraz to ta! To czekaj, coś po mózgowemu powiem. Nie można wszystkiego przewidzieć, co się wydarzy. W każdej chwili może coś wyjechać, coś się stać. Half of the screws were fucked. And right now... Yeah, you see. No? Kurwa, człowiek, to było wczoraj. Thankfully... It's able to put the Nardi into its place. Finally, no more Chinese steering wheel. Żeby dziurkę do góry ją. Ty, a czemu tego nie zerwaliście? Dobra, możesz jechać. Udar. Nie wiem, czy ten nabo ma jakieś inne kurwa otwory, czy o co chodzi, ale chyba nie pasuje. No to japońskie gówno, no. Guys, the car is finally done. The front is fitted better than ever before. I don't know how Wróbel managed to do that. All we have to do now is just put the car into the garage, go to the gas station and wait for the drift event. And I'm really happy that we have managed to put the interior together. Big shout out to Wróbel, Ptakumi for helping me and Pset for picking up the steering wheel and being here with us today. Okay guys, so thank you so much for watching. I hope you enjoyed the video. Once again, thanks to all my friends. Thanks to my patrons. Visit my social media, visit the boys' social media. The links are in the description. And as always, see you in the next one. Peace!